10 lipiec 2019 rok. Godzina 12:14. Wczoraj rozmawiałem z panem z południa Polski, który się sam leczy. Ma raka węzłów chłonnych z przerzutami. Inaczej, z przerzutami węzłów chłonnych, które zeszło mu, z tego co mówi, z migdałów. 2 lata temu rozpoznany. W roku przyjmował wlewy. Sam je sobie robił. Nadal ma tego raka. Jednakże guz jest 3/4 mniejszy, 1/4 objętości to, co była 2 lata temu. Oczywiście żaden lekarz nie chce nawet o tym słyszeć, traktowanie go jak jakiegoś, nie chcę powiedzieć brzydko, ja mam dokładnie to samo. Ma raka pęcherza z przerzutami na kości. Żaden lekarz, żaden z tych lekarzy, z którymi rozmawialiśmy, nie chce nawet słyszeć. Olbrzymi problem z wlewami. Udało mi się znaleźć jedną osobę, która robi wlewy. Jednakże nie jest to w takiej ilości i w taki sposób, jak powinno być książkowo. Ten pan przeczytał tą samą książkę, co i ja. Upewnił mnie w braniu askorbinianu sodu, jednakże nie tylko. To, co Zięba napisał o perhydrolu, o witaminie i o wodzie utlenionej, o amigdalinie, którą sprowadzał. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Obecnie wlewów już nie przyjmuje, leczy się inaczej. Suplementuje się po prostu. Jednakże sam mówi wyraźnie, że u niego największym problemem jest to, że pali. Pali nałogowo i to troszeczkę do tego stopnia, że ma znajomego, przyjaciela, nie wiem, będę jeszcze rozmawiał z nim. Cudowny człowiek, bardzo miło się z nim rozmawia, bardzo otwarty człowiek, tak więc to jest bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ ze wszystkimi, z którymi próbowałem się skontaktować odnośnie tego tematu, jak leczenie, niekoniecznie leczenie raka, ale używanie wlewów dożylnych, żadnego odzewu, ludzie nie chcą rozmawiać. Zresztą ten pan tak samo nie chciał podać swojego adresu, ponieważ zapytałem, chcę do Polski i chcę się z nim spotkać. Chcę porozmawiać twarzą w twarz, ponieważ nie dowierzam temu, co czytam po prostu, nie dowierzam temu, co widzę w internecie, co oglądam w internecie. Chcę wierzyć pełnym sercem, ponieważ temu, kiedy przyleciałem do Polski, udało mu się podać kilkakrotnie w małych ilościach wlewy. Tata, tak jak przyleciałem w niedzielę, dostał pierwszy wlew 5 gram, w poniedziałek dostał już 15 gram, w środę dostał, wydaje mi się, 25 gram albo 15 gram, nie chcę skłamać w tej chwili. Jak ja przyleciałem do Polski, tata był siwy na twarzy, blady, siwy na twarzy. Ciężko dyszał, miał problemy powiedzieć parę słów. W środę, w momencie kiedy powiedziałem mu, ja już mam prawie 40 lat, mówię, tato, ja nic o tobie nie wiem. Nigdy nie rozmawialiśmy. Nie wiem, jak wyglądało twoje życie. Proszę, opowiedz mi. Ten człowiek przez 40 minut opowiadał mi o swoim życiu, o tym, jak był w wojsku, jak był młody, jak tam klecił motorowery ze śmieci, no bo wiadomo, nie było motory, później jego pasja, jak stracił prawo jazdy pierwszego dnia
pierwszego dnia odebrania prawa jazdy, tam nie wiem, z urzędu czy skądś tam, no to tego samego dnia stracił prawo jazdy, uciekał przed policją. No. No. Ale następnego dnia poszedł do wojska na 2 lata, tak więc mówi, nic się nie stało. On mówił do mnie przez 40 minut. Mama mnie odciągała od niego, bo bała się, że po prostu będą jakieś dyskusje tego, że tak go zmęczyłem. Nic się nie działo. Jednakże problem polega na tym, że mój tata w ogóle nie wierzy w to. Ostatnio nazwał mnie, że jestem, znaczy nazwał mnie, powiedział, że jestem nawiedzony. Nie powiedział mi tego w twarz, ponieważ nie mam jej w tej chwili w Polsce, ale powiedział to mojej powiedziała. Tata w czwartek w zeszłym tygodniu odmówił przyjmowania askorbinianu. W dawce tylko 25 gram. Mama dzwoniła do mnie 2 dni temu, mówiła, Arek, chodził. Mój tata nie chodził praktycznie od 2 miesięcy. Ma olbrzymie bóle biodra, bo ma przerzuty na biodro i na to promieniuje też na kolano. Ma cały czas zgiętą nogę, nie może jej wyprostować. Mówi, wziął chodzik i 5 razy poszedł od łóżka do okna. Odległość około 3-4 metrów tylko, nie? Ale tata nic nie jadł. Problem był, żeby dać mu coś do picia, bo nic nie chciał przyjmować. Po braniu askorbinianu, po paru dniach, on życzył sobie, żeby zrobić mu naleśniki, lane kluski na mleku, pierogi, pił normalnie. Nakupowałem suplementów, nakupowałem wszystkiego. Na początku jeszcze jakoś tam brał, ale... coś stało. Powiedział mi wprost, Arek, ja w to nie wierzę, ale no, ale na razie biorę. Później coś się stało, tata powiedział nie. Mówiąc, przyjął już tego, bodajże w niedzielę mama mówiła, że w sobotę on chodzi. Wczoraj mama do mnie dzwoniła, że tata ma jest cewnikowany od... Mówi, że w worku było tylko jakieś 100 gram moczu. Było mu bardzo zimno. Było mu bardzo zimno. Nakryła go jakimiś kocami, kołdrą. Zasnął. Dzisiaj mama dzwoni, mówi, że ma 40 stopni gorączki. Nie chce pić, nie chce jeść. Dzisiaj... chociaż jest pewna, no nie wiem, czy to jest progres, to jest bardziej strach, czy coś takiego, ponieważ mama z nim wczoraj rozmawiała i mówi, wiesz, Czoszku, bo nie mówi już o mnie, że jest, no bo jestem, który po prostu parę lat temu zaczął coś czytać, zaczął się interesować, ale nie w takim stopniu, żeby cokolwiek z tym robić, ponieważ na tyle szczęścia miałem, że w mojej rodzinie nie było żadnych takich przypadków. De facto poprawiło się nasze zdrowie, dzieciaki chorują od długiego czasu, ja nie choruję. Żona bardzo częste napady miała, zapalenia zatok czy tam coś takiego, no zdarza się raz na jakiś czas, ale jeszcze nie zrobiliśmy nic takiego naprawdę konkretnego w tym kierunku, jedynie suplementujemy się, nawet powiem szczerze, leniwy, że 2 razy byłem w Polsce i do tej pory jeszcze nie zrobiłem sobie badania 25HD. Ani żadnego innego, aczkolwiek planuję, teraz będę w Polsce, to planuję, ponieważ też planuję podać ojcu askorbinian w taki sposób, jak powinno robić, dzięki rozmowie z tym panem. Ten pan mnie troszeczkę uświadomił, upewnił mnie w tym, co i jak, dał mi cały spis lektur, który mam przerobić, który mam przeczytać. On mówi, jeżeli tata nie chce, trudno, no nie możemy zmuszać. Straszny problem, bo jego tata, on ma przynajmniej 50 lat, a jego tata ma raka prostaty i broń Panie Boże, nie chce jego w ogóle słuchać. Wierzy tylko lekarzom i koniec. Chcę wrócić, ja wiem, jest to straszne, bo chciałbym przekazać.
przekazać jak najwięcej informacji, ale no nie jestem ani mówcą, ani nikim mądrym, dlatego to i tak nagrywam sobie. Dla swojego sumienia, dla spokoju ducha. Dziennik, czy nie wiem. Ten pan powiedział, że ma przyjaciela, 29-letniego strażaka, który miał raka kości. Półtora chyba roku, czy, tak samo jak on. Wlewów, amigdalina i inne rzeczy. Twierdzi, że ten człowiek, ten chłopak, no jest młodszy ode mnie, no ale dobra, ten człowiek normalnie pracuje. On klęczał na podłodze, wspierając się o krzesło łokciami, ponieważ przeszywający ból jego, przechodzący przez jego kości, nie pozwalał mu na nic innego. Ten chłop normalnie pracuje teraz prawdopodobnie. Nie rozmawiałem z nim jeszcze. Ja wczoraj wieczorem spędziłem 1,5 godziny. O w 10:30 w nocy dzwoniłem do człowieka. Człowiek jest rolnikiem. Po prostu przepraszam, ale nie mogę. Dzwoń do mnie, pomogę ci ile mogę, ale dzwoń wieczorem. Natomiast spotkać się możemy spotkać dopiero po sezonie, po wszystkim. Nie teraz. Bardzo przepraszam, ale on mówi, pomogę ci we wszystkim. Dzwoń, nie ma problemu. Chcę się z nim bardzo spotkać, z tym drugim człowiekiem, ponieważ jeżeli jest krztyna prawdy w tym, co oni mówią, a wszystko na to wskazuje, nie wiem, będę musiał przemyśleć swoje życie, bo no to jest niesamowite. Tyle na tyle, później może coś jeszcze dopowiem. Jest 12:25, zjeżdżam z autostrady. Idę do roboty. Na razie. Na razie. Na tyle. Dalej mamy 10 lipca, 19. Mamy godzinę 17, prawie 40. 17:35 dostałem telefon od mamy. Wczoraj ledwo, no wyglądał bardzo źle. Tak mama do mnie zadzwoniła, powiedziała, on sam se telewizor włączył, oczy jak 5 złotówki otwarte. Wypił, ma takie energetyczne drinki, gówna takie, że no ale trudno, mama daje mu to. Skład chemiczny tragiczny, no ale trudno. Ale wziął 25 gram i chciał wstać. Taka ciekawostka. Zobaczymy, co dalej będzie.